Witaj, drogi widzu. Gdy nadchodzi dzień zmiany czasu, czyli przesunięcia wskazówek zegara o godzinę w przód lub w tył, mam wtedy od lat pewien dyskomfort duchowy, ponieważ przez przesunięcie wskazówek zegarków zmienia się pora godziny miłosierdzia. Gdy w ostatni weekend marca bieżącego roku zmienialiśmy czas z zimowego na letni, również pojawił się u mnie tradycyjnie ten dyskomfort. Klękając o godzinie 15 do odmówienia koronki do miłosierdzia Bożego, miałam bowiem silną świadomość tego, że gdybym nie przesunęła wskazówek zegarka, byłaby dopiero godzina 14. To jak to właściwie jest z tą zmianą czasu? Zapytałam któregoś dnia podczas modlitwy Pana Jezusa. Czy klękając o 15 według nowego czasu na koronkę, czy to rzeczywiście jest godzina miłosierdzia? Kiedy wpatrywałam się po zadaniu tego pytania intensywnie, ufnie i kontemplacyjnie w krzyż, Pan Jezus wczytał mi do serca następujące słowa. Każda godzina to godzina łaski. Od tamtego dnia i tamtych słów nie mam już problemów ze zmianą czasu. Wiem już bowiem, że każda godzina, w której klękam do modlitwy, jest tą, w której pełne miłości serce Boga gotowe jest hojnie i w szczególny sposób obdarowywać mnie i tych, za których się modlę, niebiańskimi łaskami.